intencjach, które mamy w swoich sercach. Dzisiaj w intencji szczegółowej, tej mszy świętej, polecamy zmarłą Zofię, Wojciecha, Jana, Kazimierza, Franciszka, Stanisława z rodziny Dolina. Naszą modlitwą obejmujemy także wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny, szczególnie z naszych miejscowości, a w sposób szczególny chcemy dzisiaj uczcić i upamiętnić tych wszystkich, którzy w czerwcu 1943 roku zostali wyprowadzeni z tej świątyni i znaleźli się w obozie. Wielu z nich oddało swoje życie w miłości do ojczyzny. Są też świadkowie pośród nas, którzy przeżyli do dzisiaj i w czasie dzisiejszej akademii będą opowiadali o tym, co pamiętają z tamtych wydarzeń, aby te bolesne, trudne chwile były przekazane młodemu pokoleniu, abyśmy potrafili z tego wyciągać wnioski i zwiększać, rozwijać, pogłębiać naszą miłość do ojczyzny i do nas samych nawzajem. Rozpoczynając tą modlitwę, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi, grzeszni i prośmy o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą nową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Dobrze jest czekać, Tobie.
też staramy się ją budować. Czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy, kto otrzyma zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe. Oto Słowo Boże. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście Słowo Boże stało się faktem.
Choć te tragiczne wydarzenia i ból przeżywają nasze serca i nasi bliscy, są tutaj w kontekście wydarzeń wojennych właśnie tym małym, słabym, suchym drzewem. Choć może w tamtym momencie nasi najeźdźcy nieprzyjaciele rysowali się w obrazie jako drzewa wielkie, potężne, zielone, mające siłę, mające władzę, to jednak Pan Bóg sprawił, że tamte drzewa nie zwyciężyły. Że to śmierć męczeńska, to krew przelana naszych rodaków sprawiła, że Polacy dziś znowu żyją w wolnej ojczyźnie. Że Polacy dziś są wdzięczni Panu Bogu za Jego łaski, za Jego troskę, za Jego ochronę. Dzisiaj w sposób szczególny wspominamy tych wielkich świadków naszej ziemi. Tych, którzy nie schorzyli. Tych, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, od których dzisiaj możemy się uczyć. W jednym miejscu, w jednej z ksiąg Pisma Świętego mamy też takie słowa, że człowiek wierzący, chrześcijanin, swoją ojczyznę znajduje w niebie. Tam jest jego wieczna ojczyzna, w której będzie doznawał szczęśliwości. My tu, pielgrzymujący na ziemi, mamy swoją ojczyznę Polskę. Nasi rodacy oddawali za nią życie. Nie wahali się poświęcić tego, co najcenniejsze. Także jako chrześcijanie możemy brać z nich dobry wzór i przykład i w sposób podobny oddawać z naszego życia to, co ważne, to, co cenne. Rezygnować z tego, co miłe, co przyjemne, aby zasłużyć sobie na tą wspaniałą ojczyznę, którą kochający Ojciec pragnie nam przygotować w niebie. Święty Paweł przypomina nam dzisiaj w swoim czytaniu drugim skierowanym do Koryntian, ale aktualnym także dzisiaj dla każdego z nas, że wszyscy kiedyś staniemy przed Trybunałem Pana Boga i każdy otrzyma odpłatę za uczynki dobre i złe. Dzisiaj trzeba nam wołać do Pana Boga i mówić, że jesteśmy świadomi naszej słabości i grzeszności. Że jesteśmy świadomi, że potrzebujemy Bożego wsparcia, Bożej opieki, Bożej łaski. Pan Bóg jest tego świadomy, bo zakładając wspólnotę Kościoła został z nami obecny w sakramentach świętych. Jakże dzisiaj wielki ból przeszywa serce samego Zbawiciela, kiedy we wspólnocie Kościoła są osoby, które gromadzą się wprawdzie na modlitwie, na liturgii, wierzą, że Bóg istnieje, ale nie oczyszczają swojego serca w sakramencie pokuty i pojednania, nie karmią się najświętszym ciałem w komunii świętej, odkładają poprawę na później. Jakże bardzo Chrystus musi boleć z tego powodu. Wyobraźmy sobie, że najprawdopodobniej jeszcze bardziej Jego serce przeżywa ból, niż nasze serca po stracie bliskich w czasie wojny czy po innych naszych życiowych tragediach. Pan Bóg jest naszym przyjacielem i pragnie naszego dobra. Pragnie, żeby w naszym życiu, w Twoim życiu było jak najwięcej dobra i szczęścia. Abyś już tutaj na ziemi Bóg mogła zasmakować tego Królestwa Bożego, które stanie się udziałem tych, którzy zasłużą na Niego. Pan Bóg nie oczekuje od nas dzisiaj, że będziemy idealni, bo nikt nie jest w stanie być idealny, jeżeli mam grzeszną naturę. Ale Pan Bóg jako Twój przyjaciel oczekuje, że pozwolisz Mu być obecny w Twoim życiu, że pozwolisz się prowadzić, że pozwolisz się, by to On kształtował, On formował, abyś mógł zebrać ten owoc, jakim jest życie wieczne. Każdy z nas doskonale wie, jak wygląda historia jego życia. Każdy z nas wie także, że wie, jaka była historia życia Chrystusa, kiedy tutaj był na ziemi. Co zrobił z miłości dla każdego z nas, na co niczym nie musieliśmy sobie zasłużyć. Co zrobił z miłości dla każdego z nas w sposób bezinteresowny. Tak samo i nasi bliscy, żyjąc prawdziwą miłością, która ma źródło w Bogu, oddali swoje życie za naszą ojczyznę. Chcieliśmy dzisiaj uczyć się od nich, te wartości przekazywać młodemu pokoleniu,
abyśmy byli zawsze jedną wspólnotą, nie tylko jako wierzący, ale także jako wspólnota narodowa, jako Polacy, jako ci, którzy mają świadomość tej wielkiej wartości, jaką jest nasza wspólna ojczyzna. Abyśmy nie dali się prowokować, nie dali się skłócić, ale żebyśmy budowali jedno, żebyśmy byli silni, razem działający nie tylko w chwilach trudnych doświadczeń, ale i w tym czasie obecnym, w którym jesteśmy postawieni, w którym żyjemy, w środowiskach, w których się znajdujemy. Abyśmy tu pokazywali na to, co jest najwartościowsze, największe, najcenniejsze. Aby każdy z nas motywowała i kierowała miłość tego, który do końca nas umiłował. Amen. Wierzę w jednego Boga.
wszechmogące i miłosiernie duże przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją pętlę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami jak aniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Wszystko.
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Sprawmy pod trzy rojność Twojego Kościoła przez Chrystusa.